Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Nie wiem, gdzie dzisiaj pojadę, ale zaraz będę wiedział. Ulubiony poziom to poziom 0. Ulubiona terasa. Czemu mam poziom pierwszy, jak mam 146? Dobra. Podróż do życiorysu. Co to jest? Coś nowego? Oczywiście kliknąłem. Może to było tak zwane szybkie uruchamianie. Ale zobaczymy. Może coś dobrego się trafiło? Przygotuj pociąg do trasy. Następnie wyruszaj do Belmont. Przez stację Jamaica. A kurde, dobra. Zobaczmy. Oj, no ja czasu w tym nie jechałem. Panie. Już mam ustawione wszystko? Klucz wyjęty. Przełącznik. Niech ja sobie to poprzypominam. A nie, to nie to. Teraz to. Klucz główny. Włączony, dobra. Jaki śnieg! Nic nie widać. Zaraz, nie, to jest hamulec. Nastawnik jazdy, zaraz. Klucz wyjęty. No jak jest wyjęty, włożony? Naprzód jest. Jak tu się hamulec zdejmowało? Jaka lipa. Ludzie patrzą. Dobra, może najpierw zacznę od czegoś łatwiejszego. Od wycieraczek. Dobra. Jasność oświetlenia, tak. A nie, to jest to. Oświetlenie wskaźników. To jest najważniejsza rzecz, wiecie. Reflektory przednie. Przyciemnione, niech będą takie. Nie udaję, że wiem, co robię. Schodzimy z hamulca, dobra. Ładujemy hamulec. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy się mylę? Ruszymy już? Jeszcze czegoś nie zrobiłem. Ale uno momento. Wszystko sobie poprzypominam. Chyba. Zasadniczo teoretycznie powinniśmy ruszyć. Jesteśmy naprzód. Dobra, to mamy ok. To jest hamulec. Tu mamy power. Tylko on i tak coś tu mi nie chce ruszyć. Naładuj hamulec. Chyba naładowane. Co ja tu jeszcze powinienem zrobić? Panie kochane. Główny klucz włączony. Mamy naprzód. Cóż tu chcieć więcej? Tu się chyba nic nie robi. Chyba, że... Może coś tutaj wsadziłem. Drzwi zamknięte raczej. Zaraz, dobra. Może musimy przyhamować. I teraz ładujemy. Wiedziałem, że coś będę wiedział. Dobra. I co? Ja nie ruszę. Powinien się taki śnieg tu nasypać do środka, że to głowa mała. Ale wyjebisty ten śnieg jest. Na tej trasie jeżdżę od, nie wiem, chyba
trzech części. Nie pamiętam takiego śniegu. Dobra, troszeczkę opóźnienia będziemy mieć przez to, że nie potrafiłem z hamulca zejść, ale... Ale może damy radę. Tylko z tego co pamiętam, to tutaj jest... W tych tunelach jest na ogół wolno się jedzie. Co mnie troszeczkę denerwuje. Ale w tej Ameryce normalnie śnieg. Zatrzymanie. Kurde! Przyhamuj, Stefan. Coś chyba zwaliłem. Chyba gra zwariowała. Wziąłem naprzód, przód i chyba ten... Co tu się dzieje? Jakoś tak dziwnie... Te koła działają. Co ja... Czuję się jakbym był ten w jakimś... Jakby to na przewijaniu działało. A, chyba, że to wycieraczki tak mnie zmyliły. Dobra. Stefan, weź z tymi wycieraczkami. Czy się nie pamiętam, gdzie te wycieraczki włączyłem? Przed chwilą. Przecież. O, świetnie, kamień. Dobra, zaparkujemy i spróbuję ogarnąć. Chociaż widzę, że skąd ten śnieg się tu niby bierze? To trzeba uważać, bo czerwone światło będzie zaraz. Normalnie chaos totalny, ale no nie ma się co dziwić, wylosowałem sobie trasę, na której nie jeździłem ze 100 lat. I co? Myślałem, że się gra zwiesiła. Kurde, śnieg wali, a ta w sukience, ten w ogóle bez kurtki. Bez czapki, człowieku. Łysy jesteś ten, przeziębisz się. Dobra, opanujmy ten. Te wycieraczki. Gdzie one były? Zapomniałem. Oświetlenie to nie to, dobra. Gdzie te wycieraczki były? Co, jestem idiota jakiś? O, ile trzeba czekać, żeby ruszyć. Dobra, to przynajmniej sobie poprzypominam. Ale na serio? Gdzie ja te wycieraczki włączyłem? Tutaj są, kurde, człowieniu. Niech będzie za tryb przerywany. Ajajaj, cztery minuty trzeba czekać, aż może wejdę, popatrzę, co tu dają. Przecież nie będę siedział tyle. Nie podobają mi się zawsze te drzwi. Raczej metro tak wygląda. Poczujmy się jak w Stanach. Śnieżyca na maksa. Niemożliwe, żeby aż tak na peronach wiało. Tu się czuję jakbym był w jakiejś tej, w horrorze. Jeszcze 2 minuty czekania. Właśnie, a tak naprawdę. 22. Czyli... Scenariusz tak na około 30 minut, 40 w moim wykonaniu. Gites odpowiada mi. Akurat nie mam za dużo czasu. Na odcinek się nawet dobrze wylosowało.
Patrzę, czy tutaj nie ma czegoś, ale ogólnie z tego, co od poprzedniej części jeździłem, to nie pamiętam takich zadym. Tekstury troszeczkę podbite. Kurde, ja to jestem dobry. Gram na PC-cie przecież. Ja z konsolą porównuję. Na PC-cie się rzeczy musi być ciut lepiej. Dobra. Wejdźmy, zobaczmy, jak wygląda u nich. Tak u nich wygląda metro. Wydaje mi się, że ten Lir to właśnie jest coś ale odpowiednik metra u nas. A może tak przechodzić? Czy tak nie bardzo? A dobra, drzwi się same zamykają. Dobra, widzę, że... Nie. Idziemy do kabiny, bo zaraz... Za 17 sekund mamy ruszyć. Otwieramy. Dobra, to sobie zostawię otwarte. I już... A nie, jeszcze minuta 20. Ojoj. Pobawmy się trochę. No i tak to, proszę Państwa, jest z tym naszym metrem. W sumie to też mogłem zrobić sobie okładkę. Ja to nigdy nie wiem, jak te okładki robić. Może coś takiego dzisiaj? Na to będą drzwi, no z tej to nic nie widać. Dobra, tu będzie Transient World. Dobra, to może zróbmy sobie wstępnie takiego screena. Zobaczymy, czy przejdzie. A na razie schowajmy się, bo zimno tam. Dzisiaj w Warszawie też, kurde, zaczęło taka pizdziawa być. Już sobota, niedziela wyglądało, czy tam nawet poniedziałek, że będzie lato, ciepło. A od wtorku, ja pierdziu, się zrobiło. Normalnie. Smutno. Dobra, ruszajmy. Jedziesz. Ten śnieg. No przynajmniej jak tu trochę postaliśmy, to szybko ten śnieg wszedł. Ciekawe. Drugie ciekawe, czy jakbym włączył jakieś ogrzewanie? Fajny jest ten dźwięk tego ruszania. Oglądałem, jak ten... Ktoś nagrał właśnie ten skład w Nowym Jorku i dokładnie jest identyczny dźwięk. Nawet bardziej głośniejszy. Taka ta Ameryka. No dajesz. Za chwilę będzie co, 60? Ubrać. Pamiętam tylko, że miałem straszne problemy z hamowaniem tym składem. Ale to chyba u mnie normalne. Ja zawsze mam problemy z hamowaniem. Najgorszy to jest skład w San Francisco. Tamten to w ogóle nie potrafię hamować. Tam się jakoś zarzuca stopień zahamowania, potem się to blokuje, potem trzeba chyba z tego zejść i on już jakoś zaczyna hamować, nie wiem, jakieś pogibane to jest. Tutaj mamy na dwóch przyciskach gaz i hamulec. Jak to w Ameryce. Dla idiotów. A może i nie dla idiotów. Może tak. I tak jest właściwie, nie? Przynajmniej nie powinienem mieć tutaj zmian napięcia na szynach czy coś. Jak w ostatnim odcinku. Co nie mogłem ruszyć. Dostałem synę, że nie przełączyłem czegoś się na silnik diesela czy coś. Sorry, jak zwykle czytałem i zapomniałem. Ale ja jestem niedzielny kierowca. Na 100% w tym tunelu nie powinno być takiej zamieci. Po prostu chyba z zewnątrz
to przebija. Nie potrafili określić, że tutaj ma ten nie być zamieci. No chyba, że tam w tym Nowym Jorku jest zima stulecia i nawet w tunelu. Tak jest. Dobra, nie przesadzajmy, bo widzę, że mamy z górki. Szkoda, że oni tutaj jakieś śmieci nie umieścili. To za czysto tu jest. Poza tym jakoś nie wierzę, że nikt tutaj graffiti nie wszedł i namalował. Oj, oj. Jakie tu dzikie prędkości się osiąga. Ciekawe, czy mi w tyle nie wyskoczy, że się gra ściągnęła. Zauważyłem, że w Game Passie Diablo 4 się pokazało. Tak sobie pomyślałem, po pierwsze, czy jest cross-save między konsolami a Windowsem. Chciałbym to zobaczyć. No, po drugie, chciałbym zobaczyć, jak Diablo wygląda na PC-cie moim. Więc spodziewajcie się niedługo jakiegoś odcinka z Diablo 4. Wielki powrót. Tam przy okazji gra podaje jakieś statystyki i wychodzi, że 40 godzin to ja powinienem fabułę przejść wszystkimi postaciami. A ja chyba może jeden rozdział skończyłem. Powiem szczerze, że jakoś ten Diablo mnie nie wciągnął. Czwórka. Trójka zresztą też mnie na początku nie wciągnęła, ale potem to zasała po szyję. A do czwórki jakoś tak nie mam chęci. Znaczy, no teraz wracam, bo na PC-cie chciałem obadać. Może się wciągnę znowu. Tak, żeby przejść chociaż tą fabułę. Znajomy powiedział, że no, chociaż dla fabuły przejdź. Bo jest ciekawa ponoć, no. Trzeba zobaczyć, czy nie kłamał. Dobra, śnieżek pada, pokropuje. Kurde, teraz 2% zniesienia. Człowieniu. Ile można? Jejaj, 2 mile. To będziemy mieć ograniczenie do 30? Czy to mnie nie dotyczy? Czy będziemy może ten tor zmieniać? Dobra, weźmy. Wejdźmy na wszelki wypadek do tych 30. Nigdy nie pamiętam, czy górne 30 mi obowiązuje, czy patrzeć tylko na dolne 60. Bo nie wiem. Ale się dowiem. Zbliżamy się do 30. Co, będziemy mieć 30 teraz? Mamy 30, proszę bardzo. Dobrze, zwolniłem. Dopiero by było. Bym 60 wjechał. Widocznie na zwrotnicę się wjeżdżał. Nie wiem w ogóle, jak tu można coś zobaczyć w oznakowaniu. Widzę, że już 60 wróciło. Ale tak za chwilę będzie 45. I w sumie stacja. Ej, a czemu nie pokazuje mi na mapce, że tam jest stacja? O! Tak by fajniej wyglądało. Kurde, nigdy nie wiem. Z tej strony, z tej? Ej, dobra. Będę sobie w sweet focie robiła, a nie zauważę, że trzeba się zatrzymać. Nie no, jeszcze wpyta daleko. Zdążę zrobić fotkę?
Nie tak, człowieku. Wyjdź najpierw z kabiny. Dobra. Wersja numer 2. Zobaczymy, co wygra. Przy obróbce Wajdeo. E, 60, dobra. Oświetlę, znaczy ten pokazuje, gdzie jest stacja. Trzeba się zatrzymać. Bardzo dobrze. Możemy podziwiać widoki. Piękna panorama. Dobra, zwolnijmy trochę. To głupie, powinno być tak, że jak szyby opuścimy i poniesiemy, powinno się czyścić. Muszę do nich napisać, że co oni robią. Że tego nie ma. Zima. Zaczyna się hamować. Wrzućmy profilaktycznie na jedyneczkę, zobaczmy, jak to hamuje. Tak sobie hamuje. Wrzućmy profilaktycznie dwójkę. Ja już bym chyba trójkę wrzucał. Czwórkę bym wrzucał. Przelecę. Nie, no nie przelecę. No. A może? Oj, teraz się doczłapmy. Tylko 18 stóp, czy jak to tam się mówi? Czemu takie długie postoje są? Ja mam coś tutaj do zaznaczenia ciekawego? Kamero. Czy już tak często tu jeździłem, że mam haczone wszystko. Nie, no nie mam. Dobra. To wysiadka. Hamulec zaciągnąłem, dobra. Jeszcze by mi odjechał. piękna Ameryka. Pamiętam, jakby to powiedzieć, jak zaczynałem grać, to na stacjach nie byłoby tych działających, tablic informacyjnych. Chyba z dwie części temu się dopiero zaczęło pokazywać, przynajmniej na konsolach. Przepraszam. No co za zombie. Gdzie ten plakat był? Przebiegłem? Tutaj, kurde. Broadway. Światełka na Broadway. O, tu możemy przejść. Ulala. Gaśnicę widzę, możemy dać. Czy już tu byłem? Nie. 3 z 30. Ej, a może on resetuje z każdą częścią? Wydawało mi się, że to miałem już obcykane. Dobra, wracajmy. Powoli. Przepraszam. Łysy. A może ten? To są hitmeni. Tak, swoją drogą, powinna być kara za opuszczanie tego kabiny maszynisty podczas jazdy. Znaczy, podczas postoju nawet. A nie tak dziwnie. Dobra, jedziesz. I to będzie ostatnia stacja. No i dobra. Dzisiaj będzie krótszy odcinek. I to nie przeszkadza.
Ale w sumie wylosowała mi się moja ulubiona trasa. Na serio lubię tym lirem śmigać. Jeszcze mam drugą trasę, gdzie też lir jest. Nowsza od tej. Ale jakoś tak nie grałem dawno też. Na Jamajkę będziemy lądować. Przed Jamajką będzie chyba niezłe ograniczenie prędkości. Chyba. Chociaż nie, to w drugą stronę było raczej. Bo Jamajka jest na powierzchni, a coś w podziemiach jest. Sorry, nie pamiętam nazw tych stacji. Trochę się przycina czasem, no ale co zrobić. Kurde, nie pamiętam, czy ja to na NVMe zainstalowałem, czy na zwykłym SSD-ku. Nie wiem, może sobie na urodziny kupię dysk NVMe. Dwuterówkę. Jedyne chyba tam około 700 zł. Chyba. Chciałem tego o takiej wydajności, żeby byłeś tam mniej więcej 6,5-7,5 odczyt, zapis. Wydaje mi się, że to teraz tak mniej więcej 700 zł kosztuje. Ej, 3 kwiecień. Ojoj. 19 kwietnia mam urodziny, jak coś. Zawsze może... tak. Kupcie mi coś na urodziny, tak. Ajajaj. Czemu ja na hamulcu jechałem? Te urodziny. Nie wiem, czy... Jaki jest sens świętowania urodzin, jak to kolejny rok bliżej do grobu, czy jakoś tak? Wiadomo, no. Można umrzeć i mając 15 lat, nie? Ale, że tak powiem, mi już się chyba gwarancja skończyła. Teraz już może być tylko gorzej. Takie życie. A jeszcze przeglądu po 40 nie zrobiłem. Chyba jest jakiś taki program państwowy. Coś tam, że po 40 jest jakiś kompleksowy przegląd. No oczywiście. Jestem jak prawdziwy facet. Jak nie boli, to nie idę do lekarza. A jak będzie bolało, to się okaże, że za późno. Tfu, tfu. Co za smutne tematy. Tutaj zbliżają się urodziny, czy jakby nie być szczęśliwe, a tutaj ten. Zupełnie przez tą pogodę, zamieć, śnieg. Kurde, dzisiaj powinien ten. Replika Commodore'ka 64 do mnie przyjechać. Mam ten mini Amiga 500. Raspberry Pi 400 kupiłem, żeby emulatory odpalać. Jeszcze teraz dokupiłem sobie tego Commodore 64, żeby gry retro jakoś nagrywać na kanale. Tylko jakoś od roku nie mogę się zebrać. Fajnie by było poopowiadać, znaczy pograć w takie gry, co się grało za mało lata. I porównać to, co siedzi w głowie, się zapamiętało, a jaka jest teraz rzeczywistość. Ej. Może lepiej, właśnie, może nie chcę wracać, bo wiem, jak będzie, że rzeczywistość się okaże gorsza niż to, jak się zapamiętało w pamięci te gry. No ale co tam. Trzeba się zmierzyć z tym. Trzeba się z tym zmierzyć. Nie wiem, pierwszą grą chyba, którą ogram,
na emulatorze Commodorka. To będzie Bruce Lee. Moja ulubiona gierka, Bruce Lee. Pamiętam, że na jednym życiu przechodziłem. Ciekawe, czy po latach też przejdę. Potem bym pokazał grę Zorro. To ciekawe, od tego samego wydawcy, co Bruce Lee. Z taką pierdliwą muzyczką, że ryła banie. Potem nie wiem co. Może za Migi coś. Północ, południe. North and South. Bardzo fajna gierka. Się z kumplami grało. Byłem taki mądry, że na klawiaturze grałem, oni na joysticku. Na joysticku było trudniej. Troszeczkę nie wyhamowałem, no ale cóż. Takie życie. Jamajka. Kurde, tak. Zajmie mi trasa te 30 minut, to może jeszcze Lara Croft nagram na dzisiaj. Lara Croft była jakby na zasadzie będzie jak będzie. Zakładałem, że dzisiaj Lara Croft, a nie Stalker na przykład. Ustalam ten plan, ale sam nie pamiętam, co ustaliłem. Ale wydaje mi się, że Tomb Raider. Czyli po staremu Tomb Raider. To tak samo ten, ponoć na Commodorka się nie mówi Commodorek, tylko jakiś Komodor. Bo to jest od stopnia wojskowego chyba w Stanach. Ale całe życie się mówiło Commodorek, to się nie będę z tego odzwyczajał. Sobie na szczęście u mnie nie ma jakichś tych purystów językowych. Co prawda dostałem uwagę, że jak mówiłem o śledzeniu promieni ray tracing mówiłem, a to jest ray tracing? Ej, serio? Aż tak trzeba było zwolnić? Kurde, no dopiero to się rozgrzałem. W sensie rozgadałem. I trzeba kończyć, ale dobra, no przynajmniej na poprawę samopoczucia skończę jakiś scenariusz. Ostatnio się nie udało. Znaczy to nie jest scenariusz, to jest wydaje mi się zwykły przejazd trasy. Bez jakiegoś tam scenariusza. Prawie idealnie. Prawie. I to jest ta osławiona Jamajka, tak? No i gitara. Jamajka. Pani to tak nie za zimno trochę? By się pani ubrała. No to już trochę... A, blokujemy. Aha, bo to nie koniec. Serio, nie koniec? Aha, to może na zajezdnię teraz zjeżdżamy. 4 mile. To ja już tu się żegnam, już ten... A to jeszcze 4 mile, człowieniu. To jeszcze jest parę minut. No to Lara może się dzisiaj nie załapać. Ale może. Teraz, gdy to nagrywam, jest 9 rano. Ten odcinek wleci na 18. Tak mniej więcej 8 godzin YouTube potrzebuje, żeby w 4K filmik przerobić. Czy
tam, nie wiem, co oni robią, przekompresować po swojemu. Bo oni jakby z automatu sprawdzają chyba, co wrzuciłem, czy nie ma jakichś treści zakazanych. Potem pewnie przy okazji też ścieżkę dźwiękową sprawdza. Porównuje z bazą danych i to się schodzi trochę. Chociaż miałem w jakiejś gierce, że dopiero po 2 miesiącach mi wyskoczył monit, że audio użyte w grze podlega tam komuś. I że tracę monetyzację po 2 miesiącach. Tak, no nie mam monetyzacji na kanale, ale jakbym miał, to bym się wkurzył. Wydaje mi się, że... Bo tak słyszałem, że są tacy ludzie, co wyszukują jakieś kawałki, które są bez licencji. Zgłaszają jakby to do YouTube'a, że to jakby jest ich kompozycja. I liczą, że jakby ten... Nikt się jakby autor tej piosenki, melodii nie zgłosi. Dostają za to tantiemy. Tak słyszałem. Ale dobry motyw to pamiętam kiedyś, jak ten Rezydenta 7 grałem i dostałem ten oprawa autorskie, że muzyka jest użyta i tak zacząłem się zastanawiać, bo tam żadnej muzyki akurat w tym rozdziale nie było. O co chodzi, nie? Wszedłem i okazało, że tam na początku rozdziału telefon dzwonił, taki stary, i jakby ten dźwięk telefonu, taki ogólny, przydzieliło mi do jakiejś piosenki. I rzeczywiście puściłem tą piosenkę i ta piosenka się zaczynała też takim dźwiękiem telefonu. I to gra uznała, że im się należą prawa autorskie. W takim wypadku to ja bym to reklamował w YouTubie, żeby sobie jaj nie robili. Ale to tak jak mówię, nie mam 1000 obserwujących, znaczy subujących, subskrybentów. Ej, to złamanej złotówki na tym nie zarobię. Dodatkowo, znaczy to i tak ogólnie nagrywam dla siebie te wszystkie, no, odcinki. Zgodnie z moim złotym założeniem, że i tak bym teraz prawdopodobnie grał, więc czemu przy okazji tego nie nagrywać. Ale mimo wszystko fajnie by było przynajmniej no tego YouTube'a premium zarobić miesięcznie. Te 27 zł na przykład. W sumie też gry kosztują nowe. Ale cóż, no, drogie hobby. Ten sprzęt, kurde, jakby to powiedzieć, ten Retro C64, co kupiłem, to też 500 kosztował. No to bardziej kupiłem też pod sentyment. Co najciekawsze, w tapczanie leży oryginalny, pełnowartościowy Commodorek 64. Tylko boję się go włączać, poza tym on ma chyba wyjście na telewizor po antenie albo w najlepszym wypadku po szczinczach. Nie mam nawet takiego telewizora, żeby chociaż jakby było po szczinczach, to może mam euro w tym telewizorze albo tylko HDMI, już nie pamiętam. W ogóle teraz ciężko stary sprzęt jakoś podłączyć pod ten nowy. Pomijając, że na kineskopach jakoś to lepiej kiedyś wyglądało. Znaczy jakoś. Kineskop inaczej działał jak LCD-ek. Jakoś to bardziej... Czemu ja hamuję? Wygładzało. Jakby stary sprzęt podłączony do LCD-ka
gdzie trzeba jakby w natywnej rozdzielczości najlepiej odpalać. Wygląda jak kupa. Ale te wszystkie emulatory sprzętowe czy coś, to ten są nazywane Pixel Perfect. Zobaczymy, jak będzie ten obraz skalował. Znaczy, no ja zobaczę na pewno. Nie wiem, czy w końcu zrobię ten krok i coś nagram. Nie, no spróbuję. Może siądę jakoś w weekend w końcu. Tak jak sobie obiecuję. Wydaje mi się, że grunt to nagrać pierwszy odcinek, a potem to już poleci. Właśnie ja to się na ogół obawiam jakby efektu. Może porażki się obawiam i dlatego w ogóle nie zaczynam z tymi projektami. Co jest głupie. Bo wiadomo, że od początku nie musi być wszystko idealnie. A im częściej będę coś robił, tym będę większej wprawy nabywał. I będzie coraz lepiej. Tak samo, tak jak teraz to ogrywam. Przypuszczam, no pierwsze odcinki, jak sobie oglądam, to ojoj, co to było. Teraz wydaje mi się, że jest lepiej. Ale tak samo pewnie, jak będę to ciągnął jeszcze tego YouTube'a, to za 2 lata, jak spojrzę pewnie na ten odcinek, to powiem, że też, co to było, co ja mówiłem, jak ja dźwięk nagrywałem. Takie czasy, no. Znaczy czasy. Tak jest, no. Im częściej coś robimy, tym większej wprawy powinniśmy zdobywać, nabywać. Serio, tu piątką trzeba jechać? Co by się stanęło, jakbyśmy 7 jechali? Właśnie nie lubię takich tras, gdzie jakby czasowość przejazdu, że tak to ujmę, ograniczona jest prędkością. Rozumiem, że to jakieś rozjazdy i tak dalej, ale serio? 5? To ja prawie stoję. Serio, muszę mieć napis, żeby nie palić. Żeby wiedzieć, że się nie pali. Dobra, zdejmijmy ten hamulec. W sumie odcinek wyjdzie mniej więcej 47 minut, z tego co chyba widzę. To powiedzmy, że ogólnie przyjęty standard. Co prawda czytałem, że ciężko przyciągnąć uwagę widza dłużej niż na 10-20 minut. Ale przynajmniej u mnie można albo 1,5 razy sobie ustawić, albo po prostu przewijać. Z drugiej strony, jak ktoś nie lubi oglądać pociągów, to i tak ten odcinek nie kliknie. Pamiętam, że kiedyś, jak miałem więcej czasu, to jest taki kanał paprykowe coś, kurde, nie pamiętam. Koleś jest tym maszynistą i całe trasy, które jeździ, jakby nagrywa.
I coś tam oglądałem chyba 2 godziny, jak jechał. No to była trasa akurat mi znana. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Przejeżdżał przez w okolicach Targówka. Przy cmentarzu Brudnowskim. Jechał chyba z dworca gdańskiego w stronę Terespola, czy tam dworca zachodniego, czy wschodniego. No w każdym razie przez Targową jakoś przejeżdżał przez dworzec Wileński, no czy tamte okolice. No i chciałem zobaczyć, jak to z kabiny wygląda. No i spoko wygląda. Znaczy trochę inaczej sobie to wyobrażałem. Inaczej to z zewnątrz wygląda, inaczej z wewnątrz. Ale poznałem tereny niektóre. O no, dajesz. Doczłap się. O, tutaj ten. Serio tak jest? Nie pamiętałem. Chyba dawno w tej odnodze nie byłem. Dobra, zahamujmy. Serio? Tu pasażerowie jeszcze przejechali ze mną? Okej. Zobaczmy, jak blisko. Mogłem jeszcze ten. Podjechać trochę. Jakbym się nie wyrobił, to byłem w planer poleciał. Ładnie. To jest jakiś ten. Stadion chyba. Dobra, blokujemy. Ja to zaczynam się rozglądać i potem takie dziwne rzeczy. Dobra, zobaczmy podsumowanko. Dostaniemy złoto, czy tutaj? Dobra, mamy złoto. Poziom 15 lira dopiero. Nie wiem, czy to jakoś mi nalicza od nowa, czy nie. Ale dobra, weźmy kontynuuj. Powrót. Menu główne. Podróż do życiorysu. Ciekawe. Chciałbym zobaczyć na tej trasie, co my mamy zaliczone, gdzie ona jest. To. Aha, super. Kocham. Te przeglądy. O, jednego scenariusza nie mam, proszę bardzo. Którego? A, wiem czemu nie mam. Manewry przy konserwacji. Strasznie nie lubię manewrować. O, tu mam tylko na srebro. Może trzeba będzie powtórzyć. Ale jakie chamstwo. 14384 zdobyłem, a do złotego 14400. 16 punktów mi zabrakło. Czy można powiedzieć, że jedno przekroczenie prędkości za dużo i tyle. No i tutaj ciekaw jestem, czy ktoś przejechał ten rozkład jazdy. Oficjalne? Co to znaczy? Aha, nie. Aha, to wybieramy sobie. To one się ilością wagonów też różniły. Dobra, weźmy, że 10. No. Zastanawiam się, czy jest jakiś twardziel, co wszystkie te trasy zaliczył. Chociaż mi się wydaje, że ja to przejechałem kiedyś. Kiedyś. Dobra, nieważne. Dzięki za obejrzenie w każdym razie tego odcinka. Na kolejny tradycyjnie zapraszam pociągową środę. Zobaczymy, co tam nam kolejny scenariusz przyniesie. W sumie tak się zastanowiłem. Podróż do życiorysu. To tego nie losuję chyba, skoro mi ten cały czas to pokazuje. No dobra, koniec rozkmin. Może uda mi się Larę jeszcze dzisiaj nagrać. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. No, polecam się pamięci. No i miłego dnia. Hej.